Wyobraź sobie taką sytuację. Znowu jesteś w szkole podstawowej, w klasie masz Adriana, którego nie lubisz. Nie ma w tym nic złego, dlatego że nie wszyscy muszą się lubić. Jednak tego feralnego dnia dochodzi do przepychanek, do wyzwisk. Ty nazwałeś go pedałem, on ciebie Żydem, albo odwrotnie, to w sumie nie ma żadnego znaczenia. Dochodzi do przewracanek do pierwszej krwi, Adrian niefortunnie uderza potylicą w kant szafki, leje się krew, nakrywa was katechetę albo ksiądz, giną jakieś pieniądze i sprawa robi się grubsza, trafia do dyrektorki szkoły. Niefart jest taki, że dyrektorką szkoły jest mama Adriana. Nauczyciele, którzy również będą decydować o twoim losie, bardzo lubią swoją pracę, niektórzy boją się zwolnień. I teraz, jak myślisz, kogo tego dnia wypierdolą ze szkoły? Adriana czy ciebie?